No, teraz to jest rekonstrukcja domu budowanego przez Indian i tak bardzo ciekawa konstrukcja pokazuje, jak to było zrobione. Wchodzimy do środeczka i teraz tutaj jest to obelkowane w taki to sposób. Proszę bardzo. Tu jest wyjście na taki kominek. Nie wiem, przedtem to oni nie mieli takich żelaznych piecyków, tylko po prostu palili ogniska na jakimś podłożu kamiennym pod tym otworem. Ale bardzo ciekawa jest konstrukcja właśnie tych belek podpierających. One się tak tutaj właśnie schodzą, szczególnie no, tu w tym domu akurat może tak one się bardzo ciekawie nie rozkładają, ale przejdziemy zaraz do tego drugiego domku i pokażę, jak ciekawie oni Indianie rozwiązują właśnie ten rozwiązywali, bo już takich domów nie buduje się. To jest taka rekonstrukcja. Z zewnątrz jest to oblepione gliną. Zaraz to pokażę. O. I tak to te domki wyglądały. W środku drewniane, a z zewnątrz oblepione gliną. O, i teraz tutaj jest drugi i pokażę, tu bardzo ciekawa konstrukcja jest właśnie podpierania dachu. O, proszę bardzo, tak na przemian te belki są poukładane i do tego otworu kominowego tutaj na środku. Także dom bardzo ciekawie zbudowany, dosyć pomysłowo ułożone te belki w takie właśnie na ukos podpierające. Także byli to ludzie dosyć zmyślni, sprytni i budowali w bardzo ciekawy sposób swoje domostwa. No to by było tyle na temat budowania domów przez Indian. A tak to wyglądało z zewnątrz. No, za mną tutaj przyszło gro turystów obejrzeć i zwiedzić właśnie też ten domek. No a to, że to zdjęciuję ja, żeby nie było lipy, to się tutaj pokaże właśnie, że to jestem ja. Proszę bardzo. Drugi, a tam są te monumenty w oddali.